sam za siebie trzeba odpowiadać, więc jest taki nowy etap w życiu otwarty. Rozpoczynam, zobaczymy jak to będzie, na razie jest ok. Wszystko jest takie nowe, dziwne. No ale mamy nadzieję, że będzie dobrze. Uczelnia jest naprawdę fajna. Wspaniali tutaj są ludzie, wykładowcy są bardzo w porządku, pomagają. W tym roku studia rozpoczęło to ponad 560 studentów. W sumie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile kształci się ponad 1450 studentów w ramach 18 specjalności na 12 kierunkach. Podczas inauguracji rektor uczelni profesor nadzwyczajny dr habilitowany Donat Mierzejewski dziękował za współpracę przede wszystkim przedsiębiorcom z Piły i okolic, dzięki którym możliwe są studia dualne, czyli takie, podczas których oprócz wiedzy teoretycznej student zdobywa także doświadczenie w konkretnych przedsiębiorstwach. Studia te są prowadzone we współpracy z ponad 30 firmami z regionu. Piła ma także swoich pierwszych magistrów. W tym roku 80 osób ukończyło bowiem studia magisterskie na kierunku praca socjalna. W tym roku PWSZ otworzy także pierwsze w Pile jednolite 5-letnie studia magisterskie na kierunku fizjoterapia.